Siemaneczko wszystkim, z tej strony Maciek, witam bardzo serdecznie. O, man, spokojnie. Czekaj, następny odcinek z tej pięknej gry, oczywiście zwanej Outlast 2. Jesteśmy chyba znowu w szkole, tak mi się zdaje. Znowu w szkole jesteśmy. Jak pamiętacie, w ubiegłym odcinku, wow, co się działo. Naprawdę totalna masakra. Sobie w ogóle pochodziłem po śniegu, popatrzcie, jakie tu fajne ślady się robią. Wow, man! Kto by się spodziewał, że to może być takie satysfakcjonujące? Dobra, więc spędziłem się ciebie. Co będziemy musieli tu pewnie zrobić? Kiko wie. Mogę tu śnieżyć? Czemu nie? Ale ja, to naprawdę mi się to tak mega podoba. Tu głowa mała. A ty właśnie, bo to był ten dziwny stwór. Dobra, ja już wolę pójść w tamtym kierunku. Czemu mam pójść w tamtym kierunku? Są ślady. Jeżeli będziesz... Bo... Dążał... Za śladami... To kogoś znajdziesz. Laczek 2K19. Tu coś jest chyba nade mną, czy coś, tak mi się zdaje. No jak widzę, tutaj nikogo nie ma, ludzie, to jest bezpieczne miejsce. Kto to by mógł być? Jakieś... Dzieci, nie dzieci, no... No ka... Kto tu chodzi? Czekajcie. Nie, to nie chodzi, to jest po prostu miano. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. Okej. Dobra. Ale jednak to są czyjeś ślady, nie będę tego ukrywał. Nie będę tego ukrywał. Tylko pytanie kogo? Ktoś miał zostawić te ślady, co? Dobra, wchodzimy na górę. Open the door! Dlaczego nie możecie otworzyć drzwi? Co, co się stało, chłopie? Co to jest? Zmiotował? O nie, on tu jako szef. To są chyba jeszcze takie... Ale według mnie to jest jedna z najdziwniejszych rzeczy. Idź do stwora, który ciebie gonił. Zresztą to nie jest nie za taki nawet zamysł, tak można to określić, co nie? Bo ja bym naprawdę nie szedł. Ja bym naprawdę tak nie szedł. Ale zresztą jakbym miał takie, wiecie, takie zmazy, co nie? Że jestem w takich miejscach. To jednak bym się zastanawiał, nie żeby coś. Dobra, dzień dobry, jesteśmy chyba w szkole, tak mi się zdaje. Jesteśmy pewnie na jakimś... Gdzie ja znowu jestem? Czekaj, co? Czekaj. Co? Jakim cudem? Co tu się stało? What the? To szkoła, tak mi się zdaje pewnie. No, w szkole jesteśmy, z powrotem. Co się dzieje? O, kurwa. Dobra, chyba trzeba biec na dół. Na dół, 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 na dół. Drzwi, drzwi, drzwi. Ej, czekaj. Gdzie ja jestem? Dobra, pędzimy, pędzimy. Gdzie? Jesteśmy cali i zdrowi. Jakie to piękne jest. Dobra, co dalej? Tutaj mam kolejne drzwi. Masakra, to jest tyle drzwi, ale nie ma z innymi drzwiami interakcji. To jest smutne, bym tak szczerze mówiąc powiedział. Nie wiem, czy powinienem przyładowywać teraz w tym momencie. Może za wcześnie. A może mam pójść do tego budynku? Nie, już drzwi są zamknięte, więc to jednak nie ma jakiegoś sensu, jak widzę. Kurczę, no. Dobra, dobra. Exit. Tu są drzwi. Szczerze mówiąc... Ej, to nie! Nie! Nienawidzę czegoś takiego! Ludzie! Znowu pewnie jestem ślepy, prawda? Znowu coś mnie ominęło. Ale pytanie, co mnie ominęło? Jak myślicie? O! Wejdźcie w interakcję! Wchodził do piwnicy szkoły. Ja. Nie spodziewałem się czegoś. Dobra, dzień dobry.
Gdzie jestem? Wow, man! Czy... Kto? Aż dwie baterie tu są! Jezu, jakie cudowne podnoszenie je! Czyżyliś ten dźwięk? What the? Jak to mi cudem zablokowane? Co ja mam teraz tam wrócić? Naprawdę? Nie, ty... Kurde no, te są to zamknięte są one, dobra, nieważne. Tu nie ma innych drzwi przecież. A może coś jest tutaj jeszcze jakieś inne miejsce? Sprawdźmy te drzwi jeszcze raz, bo nagle będą otwarte, nie, dobra. O, mamy tu następne. Wchodzimy w następną interakcję, dobra. Schodzimy na dół. Kurde, ale spodziewamy się czegoś takiego. Naprawdę, nie spodziewamy się, że może być coś takiego mega dziwnego. Aha. Ślepy zaułek i miejsce, gdzie mruga światło. Jak my... Bezdosny byłeś, przepraszam. O kurwa. Widziałem. Szybko. Otwórz. Gdzie ja jestem? Dobra, już mnie nie goń. Dobra, spokojnie. Co to jest? Stołówka! O, men, mikrofalówka, dobra. Co jeszcze mamy? Następne drzwi. One będą zamknięte. Tak. Chociaż czemu by nie? Okej, bandaż. Spoko. Okej. Ej, byliśmy tutaj. Pamiętacie to miejsce? Byliśmy tutaj. Ale co mamy robić tutaj teraz w tym miejscu? Skoro już tu byliśmy. Te drzwi są zamknięte, jak w tamtym wypadku. Więc mam po... Czekajcie, co to... Aha, dobra, mikrofalówka, dobra, spoko. Więc mi się zdaje, że to nie będziemy mieli nic nowego otwartego. Te drzwi... Ej! Lol, jesteśmy tutaj, gdzie byliśmy. Dobra, i pewnie to będzie otwarte. O nie. Bateria! Czekajcie. Skoro tu są drzwi, te są zamknięte, tu nie ma nic innego, co by mogło być jeszcze otwarte. No na pewno nie będzie nic takiego, bej pod tył. No na pewno czegoś takiego nie będzie, no. To jest w ogóle. Kto wie. Nie, no nie będzie nic takiego. Tu drzwi są zamknięte, więc jedyne co wychodzi, ja powinien wrócić tam, skąd przyszedłem. Czyli wejść tutaj pod ziemię. Ej, one są też zamknięte. Cholera, nienawidzę was. O nie. Laczek, który będzie znowu szukał. Co może być w takim pomieszczeniu? Ciekawego. Zaczaśnięte. No to kurde, uderz z buta, no. Coś może będzie na suficie. Coś tak może być. O! Widzicie? Właśnie o to chyba pewnie chodziło. Mamy znowu kolejnego wisielca, ale... What the fuck? Co to jest za cholera? Nie. Użyj mikrofonu. Jessica! Come here. Jess! Hey! Nie, ja nie chciałem baterii wymienić. What the fuck? Jessica! Can you hear me? O nie. Tu? O! Chyba idę w dobrym kierunku. Nie wiem. Okej. Co się dzieje? Dobra, idziemy. O, perfekcyjnie. Mega głośno. Mega. Jestem jakby normalnie w niej. Near. Thou art my savior, kind and dear. Quick, the day is done.
Oh God, the sun. Look down upon my little one. O light of light, keep me this night and shed on me thy presence bright. I need not fear. Masakra. Thou art my savior. Ej, no dosłownie, ja nie wiem, co mam myśleć w ogóle na ten temat. The day is done. Oh God, the sun. Look down upon thy little one. O light of light, keep me this night and shed round me. Nie wiem, nie mam pojęcia, co mam na ten temat myśleć. I need not fear if thou art near. This way, Blake. Turn to Blake. Jess, are you there? Wracamy. Ja pierdol! Co się nie zrobili? Nie! Gdzie ja jestem? What the fuck? Where I am? Co tu za jakieś po... Jestem ciągle w innych miejscach. Ja znowu będę wychodził z jakiejś... Dziury? I masakra. Totalny pogrom. Księżyc. No tu pewnie będą psy czy coś. Gdzie ja tu cholej jestem? A, bateria! Bateria! Okej, nie ma problemu. To pewnie będzie łatwe, prawda? Czyli pewnie musimy znaleźć jakąś łódkę, nie łódkę. Pewnie coś. Coś tego stylu. What the fuck? To posadzi tyle drzew, wytłumaczcie mi to. Dobra, wchodzimy tutaj. Okej, okay. No. Kolejny save. Oh man! Okay. I'm not putting a fucking toe in that water. There's something wrong. The lake is wrong. Ale co, idzie, bo nie wiem. To jest jakiś ukryty pewnie morał, co nie? Tak mi się wydaje. Ej, czekajcie. Ej, czekajcie, bo tu gościu przed chwilą. Czy... Co? Ale o co tu chodzi, bo nie rozumiem tego? Nie zamoczę ani innego paluszka. Nie rozumiem trochę tego. Let me help you. What the fuck? 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 Co to był? Co to był? Co to był? Jump! Co może być na końcu po mostu? Bateria! Czy mogę tu wskoczyć do wody? Płyniemy! Nie, to chyba pewnie nie ma żadnego sensu, no. Ale czy jakie ludzie? Dobra, kurdzie, nie? Możemy sobie raz popływać, co nie? Główny bohater oczywiście nie umie pływać czasem. Drzwi! A, pewnie będzie okno otwarte. O, okno są. Czekajcie chwilę, czekajcie chwilę. Tu! Nie, tu też nie. O, nie, jak mogli się zdobyć. Znaczy nie wylaczkowi. Dobra, tutaj mamy jakiś inny budynek. To też jest dosyć ciekawy. Ciągle zastanawiam się, gdzie jest ten typek. Kolejny dom zamknięty. Jezu. Okej, wchodzimy tutaj. No, no nie, ja lubię zwiedzać domy, no. Co tu jest? Okej, beczki. Ale ty, kurde, no. Ludzie, no proszę. O, fo, ho, ho. Okej, co my tutaj mamy ciekawego w tym budynku? Nothing? Tak mi się zdaje, że coś tu jeszcze będziemy mieli. Kolejny pomost. Może coś na nim będzie też na końcu. Wymyślicie kolejne baterie? Łódka, to będzie czudawa. Kurde, myślałem, że coś będzie fajnego. A to jednak klapa. Tutaj? Ej, naprawdę. Ej, problem jest taki, że mówiłem naprawdę bardzo sporo, to przestałem gadać. I to jest takie z jednej strony przykre. Te kolejne drzwi. W końcu. No o to mi chodziło. O to mi właśnie chodziło, ten budynek. Samo po prostu to uczucie jestem w tym budynku, jest czymś pięknym. Poczujcie to. Tyle łóżek. Latarki, nie latarki. Drzwi, które są zamknięte na zamek i mogę je otworzyć w każdej chwili.
To jest piękne uczucie. I zmieniam sobie teraz w tym momencie baterię, tak? Dobra, więc gdzie w ogóle jesteśmy? Jesteśmy w tym miejscu. Jesteśmy po drugiej stronie, dobra, jak widzę. I czykolwiek mi to daje? Tak, jakąś specjalną drogę taką mogę nazwać. Ale gdzie? Kiko wie, naprawdę. Jakie mamy w ogóle misję? Pewnie będę musiał zrobić jakąś łódkę, czy coś takiego. Tak mi się zdaje. Może niekoniecznie. To by było ciekawe. Laczek był, budował łódkę. O co ci chodzi do kolei jasnej? Co to jest? Wow, czy to jest statek? Czy to są kosmici? Masakra, powiem wam. Nie wiem, mi się zdaje, że to jest Resident Evil przy tej grze wymienka, naprawdę. Zapisywanie! O nie! Czy to będą psy? No tak, zobaczymy co tam. Dobra, tu mamy tutaj zejście. Myślę, że będzie tutaj. Dym przeskaczemy. Tutaj tak. Jump! Nie! Ty, teraz udało mi cię wyskoczyć naprawdę, kurde. Z takiego wielkiego rozbiegu nic. Masakra. Kolejny saving, dziękujemy. Mamy pochodnie, ja bym sobie tą pochodnię wziął, co nie? Ale zresztą taką pochodnię byłby mega zauważalny. Okej, okay, co dalej? Gdzie ja w ogóle będę szedł? Oh man. Nie. Czemu oni uciekają? Yeti? Is that you? Kurde, nie wiem, to mnie teraz zastanawia, co się w ogóle podziela tutaj. Bo to jest mega podejrzane, bo oni ciągle byli. W ogóle gdzie są ci ludzie? Tędowaci? Co się z nimi stało? Kij to wie? O, bandaż! Dzień dobry! Bardzo tutaj macie przytulnie w tym budynku. Woda, woda, woda. Okej. Okay. Ale co dalej? Kij to wie, naprawdę. Mega zagadka. Przecież wy tak uciekacie. Słyszycie wy te dźwięki? O tak, o to mi chodziło, więc sobie poczytajmy trochę. O! Mark Aaron. Jeśli to znajdziecie, wracajcie do bramy świątyny i powiedzcie papie Knotowi, że tutejsza groza i udręka wstawia na próbę nawet moją wiarę w Boga. Człowiek sam nie daje temu rady. Nie przyjaciel czai się tutaj w ciemności, niech Bóg ocali mu moją i waszą duszę. O kurde, to ja chyba wiem, kogo chodzi. On chyba ten uciekł ze świata tego jakby umysłowego, tak mi się zdaje. Umysłowego? Jak to zabrzmiało? Co to jest? Kolejne pomosty, kurde no! Ja bym napadł, ja bym chciał... Wow. Tratwa. To jest tratwa? Nie gadajcie, że to jest tratwa, no. Ja mogę wiele rzeczy zrozumieć, ale... To nazywacie tratwą? To była tratwa? Nie, ja w to nie wierzę, że to jest tratwa, no. Kurde, no. Gumiaki, no. Ej, ty, a to wiesz, że taki gumiaki wziąłeś? Wow. Ej, nie, no. To jest tratwa? No rzeczywiście. Będę płynął? Jest. W, aby wysuwać, a D, aby sterować tratwą. Ja. Ale faza, ty. Zajebioza. Naprawdę, podoba mi się to. To jest mega. Ja, ej, naprawdę. Płyń, płyń, płyń. Płyń, 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 spokojnie. A no, a to jest shift, dobra, czyli jednak tutaj szybsze pływanie też jest tutaj. Myślałem, że czegoś takiego nie będzie. I za chwilkę dopłyniemy do drugiego lądu. Co to za mgła? Co tu się dzieje? Nie. Nie, o co tu chodzi?
Zastanawiam się to. Czy mi to słyszeliście? Co tu się dzieje do cholery jasnej? Płyń, płyń, płyń. Ej, ty czy... Ej, czemu ty nie płyniesz do przodu? Co to jest? Nie, nie, nie! Co się dzieje? O nie! Znowu to było! Wszystkie fisze! Nie, dobra, dobra. Nie no, tam wtedy wszystkie kluki zleciały z niego. What the fuck? Co się tutaj dzieje? Nie, ryby, ryby, ryby. Co? Człowiek? Płyń, 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 płyń. Tam jest łódka. Płyń do niej. Szybko, 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 szybko. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, damy, damy radę, damy radę. Ja nie chcę pozwalać sobie pomagać. Zostaw mnie, typie. Ja chcę na łódkę, na łódkę, na łódkę. Dawaj, 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 właź na nią. Właź, właź, właź. Jest, jest. Jesteśmy bezpieczni, no wchodź na to. Jest. Udało się. Jest tutaj wielgotnie. Dawaj, 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 już ostatnie centymetry. Jesteśmy bezpieczni, zrozum to. Dobra, spokojnie, płyniemy dalej, spłyniemy dalej. Dawaj, ostatnie centymetry. Dawaj, jesteś już dobrze. Masakra. Ej, nie wiem, co mam sam ci w ogóle o tym. Ale mi się naprawdę to pomaga, nie wiem. Powiem wam, Outlast. Powiem wam tak, Resident Evil 7 mega mi się podobał. Po tym, kiedy zobaczyłem remake'a dwójki, jeszcze bardziej mi się podobało. Miałem w Outlast na dwójkę, początek jakiegoś takiego według mnie średni. Ale tutaj, co się dzieje potem, i z czymś... Co to jest? Czymś naprawdę ludziska niesamowitym. Nie będę zaprzeczał, coś nieziemskiego, naprawdę. Gra ma coś takiego w sobie genialnego. Co tu się w ogóle dzieje? Gdzie ja w ogóle jestem? Taką rzeką sobie płyniemy, what the fuck? Saka. To jest piękne. To jest naprawdę piękne. Oby to nie było tego powodu, co spadło, bo nie wiem, co ja wtedy zrobię. No, myślę, że będziemy mogli tutaj wychodzić z tej łódki, prawda? Ale jeszcze pytanie, kiedy? To jest dobre pytanie, jak będę musiał daleko płynąć z tą łódką? To chyba jest ten moment. No. Dobra, 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 dobra. Dobra, dobra. Co tu się dzieje? Skręcę, 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 spokojnie, spokojnie. Co? A ty no, no dobra, pamiętam to, pamiętam to. Jezu! Cult monster dead. Those are good Christians. Because God said she had to die. Tego nie powie... A nie! To, to był ten, chyba ten... Czekajcie. Bo tam po kim jest ten grubasty, nie? Tak mi się wydaje. A właśnie, bo ona się ciąży. Tu mnie mogę skręcić. Co tu się dzieje? Jesteśmy na miejscu. Zapisywanie. Co tu się dzieje? To więc ludziska w tym dziwnym, typowym miejscu na łodzi będę się z wami żegnał. Trzymajcie się, no i oczywiście łapeczki. Pieki prostokąt. No i oczywiście do usłyszenia w następnym odcineczku. Pa, pa!